Kasia Zyguła jest nową uczennicą licealnej pierwszej A. Nastolatka była molestowana przez ojca. Rok temu uciekła od niego razem z mamą, a mężczyzna wyjechał za granicę. Kasia zmieniła szkołę i stara się zapomnieć o tym, co ją spotkało. Hej, słuchajcie, to jest Kasia i będzie chodzić z nami do klasy. Miło cię poznać. Przeprowadziłaś się do Krakowa? Nie, mieszkam tu od urodzenia. Po prostu zmieniłam szkołę. To trzeba było zmienić fryzurę, a nie od razu szkołę. No mi daj spokój, musisz być taka wredna. No, ty odważna jesteś. Ja to bym się bała zmienić szkołę. Nie wiadomo, na jakich ludzi trafisz. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jakby co, to zawsze można z nas liczyć. Ej, co myślicie o tej nowej? Fajna chyba. Sympatyczna. No i do tego ładna. Zarąbiście, że chodzi z nami do klasy. Nie przesadzaj, Emil, aż taka ładna to ona nie jest. Szczerze, to nawet nie znam tej Kaśki, a już jej nienawidzę. Ja też. Tymczasem Kasia świetnie dogaduje się z Gają i Larą. Dziewczyna ma nadzieję, że w nowej szkole uda jej się zapomnieć o traumie z przeszłości. Cześć. Nie chodzę tam już. Nie mam czasu. Nie przyjeżdżaj. Kasia, idziemy? Kasia, coś się stało? Chcesz pogadać? Sorry, nie, wszystko okej, zamyśliłam się. Chodźmy już. Po co on do mnie wyzwania? Czego ode mnie chce? Nie wiem, może powinnam zadzwonić do mamy, ale nie chcę im martwić i denerwować. Jak nie będę odpisywać ojcu, może odpuści i da mi w końcu spokój. Kasia, co się dzieje? Nie, no wszystko jest okej. Zawsze możesz z nami pogadać i może będziemy mogły jakoś ci pomóc. Chodzi o to, że odezwał się do mnie mój tata, z którym nie mam zbyt najlepszych relacji. Kasia jest nadal bardzo zdenerwowana. Mimo, że nie odpisuje ojcu, mężczyzna ciągle wysyła do niej SMS-y z propozycją spotkania. Dobrze, dziękuję państwu. Na dzisiaj to wszystko. A ciebie, Kasiu, poproszę. O kurde, tutaj jest pełen SMS-ów od jakiegoś typa. Może do niego zadzwonimy i powiemy jej, że jesteśmy jej koleżankami i żeby tutaj przyjechał do szkoły. To jest jakiś stary ciąt. To do zobaczenia. Ciekawe, czy Kaśka będzie dalej tak lubiana, jak wszyscy się dowiedzą, że spotyka się ze starymi facetami. Już się nie mogę doczekać, aż ten chłop przyjedzie do nas do szkoły, ale będzie beka. Dawaj, piszesz tego posta na fejsie. Kasia nie wie, że Noemi i Sylwia rozgłosiły wśród uczniów, że umawia się ze starszymi mężczyznami. A co się dzieje? Nie wiem, każdy mówi, że jestem puszczalska, że spotykam się ze starszymi facetami. No to jest prawda. Odwadź się od niej, zajmijcie się ja sobą. Ja po prostu nie chcę, żeby taka puszczalska laska chodziła do nas do szkoły. A my do klasy. Ej, Sylwia, co ty napisałaś ten post? No tak. Akcja z tym postem była bezbłędna. Wszyscy mają bekę z Kaśki i po niej jadą. Aż się popłakała. Przecież to tylko potwierdza, że to wszystko prawda. Jakby było inaczej, to byś tak tym nie przejęła. Zobaczyłyśmy, że napisał do ciebie jakiś koleś. No i do niego zadzwoniłyśmy. Okazało się, że to był jakiś stary typ. To nie jest żaden mój facet. Kasia, spokojnie. Wyjdź, pogadajmy. Dajcie mi spokój. Kasia, nie przejmuj się. Najmniej Sylwia to idiotki. Zawsze są dla wszystkich wredne i złośliwe. No właśnie, więc nie ma co sobie nimi zawracać głowy. Wy nic nie rozumiecie. Kasia, nie przejmuj się tym tak. To tylko plotki. Jutro nikt nie będzie o tym pamiętał. Ale czemu tak właściwie nie chcesz spotkać się ze swoim tatą? On mnie molestował. Co? O, matko. Bałam się kogokolwiek o tym powiedzieć, ale... On mi groził. Mamo, on mnie znalazł. Wie pani co, dziękuję bardzo. Już widzę córkę. Kasia! Kasia, córeczko! Dobra, poczekaj, Kasia, tak się cieszę, że cię widzę. No to może byśmy się wybrali razem na obiad. To twoje ulubione. Nie, Kasia. Dziękuję, Kasia, mamo. Jestem. Cieszyłam się jak mogłam. Co ty tutaj robisz? Nie czuj się, wariatko! Co ty się na ciebie wyroś trafia? Się natychmiast! Mogę się zobaczyć z własną córką? Co tu się mogę? Dzieje? Co tu się dzieje? Dlaczego państwo tak krzyczą? Przepraszam, kim pan jest? Jestem ojcem. To ojciec Kasi. Nie powinno go tutaj być. Ale wezwałam już policję, zaraz... Co zrobiłaś? To był ojciec Kaśki, a nie jej facet? I co on jej musiał zrobić, że matka aż wezwała policję? Kurde, chyba trochę z Sylwią przesadziłyśmy. Widać było, że Kaśka jest przerażona. Chciałabym jeszcze porozmawiać z panią dyrektor. Tak? O tych dziewczynach, które najpierw zadzwoniły z twojej komórki do taty. Mamo, daj spokój. A potem rozpuściły po szkole te okropne plotki. Ale o jakich dziewczynach? Mamie i Sylwia. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. I obiecuję ci, że dziewczyny zostaną ukarane. Trzymasz się jakoś. Strasznie się o ciebie martwiłeś, no. No jest już lepiej. Mama właśnie poszła pogadać z policjantami. No nie martw się, już wszystko będzie dobrze. Chciałabym bardzo podziękować, bo naprawdę znacie mnie dopiero jeden dzień, a już mi tak bardzo pomogłyście. Jesteście naprawdę mega. Nie ma sprawy.
Kasia, ogólnie to sorry za tego posta na fejsie. Nie wiedziałyśmy, że to tak poważna sprawa i że jest to twój ojciec. Możecie się w końcu od niej odwalić. Dzięki, dziewczyny. Dobra, co, cześć. Dobra, pa. Do jutra.